swojej recenzji nie będę mówił o rewelacyjnej fabule wyroku czy mistrzowskim warsztacie i lekkim piórze Mariusza Zielkę. Myślę, że takie wspomnienie tylko wystarczy, bo jest ważniejszy temat o tej książce. Najlepszy polski kryminał. Nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się z cytatem na okładce. Zazwyczaj mijają się z prawdą takie cytaty, ale ten jest wyjątkowo prawdziwy. Natomiast chciałbym opowiedzieć o niesamowitej historii tej książki, ponieważ ona nie od początku została zaakceptowana przez profesjonalne wydawnictwo. Mariusz Zielkę musiał sam za wydanie tej książki zapłacić i zrobić to we własnym zakresie. Dopiero rozesłanie egzemplarzy recenzenckich do mediów internetowych i do blogerów w głównej mierze pokazało, jak dobra jest ta książka, i to blogerzy ją wypromowali. On to pokazuje, jaka siła tkwi w blogosferze. Pytanie, dlaczego profesjonalne wydawnictwa nie wydały tej książki, chociaż miały diament w ręce? Ponieważ bały się wyroków, bały się spraw w sądzie, ponieważ książka opowiada właśnie o malwersacjach i o patologiach na styku polityki i wielkich pieniędzy. Cała Polska powinna usłyszeć o wyroku ze względu na poruszanie właśnie tej tematyki zbrodniczych mechanizmów w polityce i w biznesie. Autor przyznaje, że czerpał dużo z pracy dziennikarza śledczego. I chociaż historia jest zmyślona, wystarczy prześledzić artykuły pana Zielkę z czasów przed jego zwolnieniem z Pulsu Biznesu, żeby uświadomić sobie, skąd czerpał inspirację. Wstęp książki przestrzega przed kojarzeniem bohaterów fikcyjnych z prawdziwymi osobami. Temu zapewnieniu nie dowierzały jednak wydawnictwa, usilnie odmawiające publikacji tekstu, pomimo przychylnych recenzji. No i nie dowierzam także ja. Odrzucenie murowanego bestsellera dobitnie pokazuje, że coś jest na rzeczy. Wyrok powinien wywołać lawinę zdolną porwać na samo dno wszystkich malwersantów, skorumpowanych urzędników, cwaniaków, złodziei i kryminalistów na szczytach władzy. Redakcje powinny bić się o publikację tekstów śledczych Mariusza Zielkę. Opinia publiczna na długo nie powinna zapomnieć łapówkarstwa w najważniejszych urzędach. Tymczasem w mediach cisza, celebryci tańczą, samoloty lądują, czy tudzież psują się, rozpamiętujemy różne sprawy, niekoniecznie najważniejsze, a to się sprzedaje po prostu. Tania sensacja dobrze się sprzedaje, natomiast dziennikarz śledczy nad jednym tematem pracuje kilka miesięcy, a jego tekst może się okazać mniej interesujący niż fotorelacja z jakiegoś spotkania celebrytów. Dlaczego dziennikarz śledczy musi o mechanizmach afer pisać w książce kryminalnej? I dlaczego musi to ubierać pod płaszczykiem fikcji, żeby dotrzeć do szerszego grona odbiorców? No, ja tego nie wiem i dziwi mnie to niemiłosiernie, że...